Witajcie, drodzy kochani. Dzisiaj będę rozmawiał właśnie o wybudzaniu się w nocy, to jest część druga. Chciałem teraz poruszyć godzinę od 3 w nocy do godziny 5 w nocy nad ranem. A więc osoba, która się budzi w tych godzinach, potrzebuje większej ilości tlenu i zdrowszego jedzenia. Czyli jedzenie, jeżeli nie jest zdrowe, jeżeli to jest jedzenie, które zawiera jakieś związki chemiczne, jakieś konserwanty, jakieś koloranty i tak dalej, i tak dalej. Możliwe, że osoba ma problem żywieniowy i dlatego wybudza się w godzinach od 3 w nocy do godziny 5. Czynnik psychologiczny takiej osoby to jest zagłębianie się w smutek i żal. Osoba, która ma żal, która ma smutek, właśnie ma ten problem psychologiczny, który po prostu brakuje jej tlenu. I jeżeli krew nie jest odpowiednio dotleniona, wówczas ta osoba się wybudza od 3 nad ranem do godziny 5. Teraz chciałem poruszyć temat godziny 5 do godziny 7, czyli 5 rano do godziny 7. A więc w tych godzinach, jeżeli się osoba wybudza, co to znaczy i jakie to jest powiązanie z jakim organem? A więc to jest powiązane tak dokładnie z organem okrężnicy. Mamy chęć iść do toalety, czyli po prostu wstajemy z rana, odruch automatyczny, iść do toalety, załatwiać swoje sprawy fizjologiczne. A więc, jeżeli osoba budzi się w tych godzinach, jest wskazane, żeby piła więcej płynów, więcej wody. Wówczas jakby nasze ciało będzie więcej jakby nawodnione. Dodam, że woda jest bardzo istotnym elementem, który wypukuje truciznę z naszego organizmu, także picie wody nikomu źle nie zrobi. Wypicie litra, dwóch litrów powinniśmy zawsze pić wystarczająco, by nasze ciało było odpowiednio nawodnione. A więc czynnik psychologiczny osoby, która się budzi właśnie w tych godzinach, godziny 5 do godziny 7, to jest poczucie takiego braku postępu w życiu. Jeżeli osoba czuje się, że nie ma postępu w życiu, że wszystko jej idzie bardzo ciężko, że ma jakieś trudności, to właśnie jest problem z okrężnicą i to jest, jakby to wszystko razem się wiąże, że właśnie się budzimy w tych godzinach od godziny 5 do godziny 7 rana. Ja dodam, że właściwym takim systemem, kiedy osoba się budzi, to jest godziny ranne, ponieważ w tych godzinach również występuje największe wysycenie prany w atmosferze. Jeżeli uprawiamy jogę, jeżeli uprawiamy medytację, jest wskazane zaraz po wstaniu, czy godzinie 5, czy godzinie 4, wypicie litra wody, zwykłej wody, po prostu by organizm, jak to można powiedzieć, nawodnił się. To jest taki system bardzo powszechnie stosowany w Indiach. Moi przyjaciele w Indiach właśnie, jeżeli się wybudzają właśnie z rana do medytacji, to pierwsze co robią, to biorą litr wody czy półtora litra wody i po prostu wypijają od razu. Także mniej więcej naświetliłem tą sprawę, jakie są zaburzenia, które występują w naszym organizmie właśnie w godzinach rannych i z czym to wszystko jest tak naprawdę powiązane. Jeżeli macie pewne jakby zaburzenia powiązane z tym, co omówiłem teraz, to możecie już zwrócić na to uwagę i zastosować odpowiednie środki, które złagodzą te problemy. Czy to jest wątroba, czy to jest okrężnica, może to być trzustka, może to być dwunastnica. To wszystko, jeżeli macie właściwości radiestezyjne, również sobie możecie sami wybadać. Jeżeli ktoś jeszcze nie nauczył się radiestezji, może skorzystać z kursów mojej przyjaciółki. Moja przyjaciółka w Polsce, Paulina Moskalik, właśnie robi kursy radiestezyjne, także osoba, która jest zainteresowana, również może z tych kursów skorzystać. Na marginesie chciałbym skomentować, że nasza firma Energy Aron posiada odpromiennik mineralny, który jest produkowany przez naszą firmę. Pod linkiem na YouTubie znajdziecie naszą informację. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.